Jak wiecie, w karoserii bawimy się albo grubo, albo wcale, zawsze to powtarzałem i dzisiaj bawimy się grubo na planie samochodów używanych, ponieważ mamy tutaj Audi A8 w wersji 55 TFSI. I uwaga, jest to samochód roczny z programu Audi Select Plus, czyli nie żaden grzmot ściągnięty gdzieś tam od jakiegoś Turka z Niemiec, pospawany z dwóch, tylko w zasadzie nowy samochód z przebiegiem 28 tysięcy kilometrów. No i nie mogło oczywiście na tylnej kanapie zabraknąć jego ekscelencji wielebnego, nawet drzwi nie chce mi otworzyć, Piotra Adamczyka, zwanego papieżem. Przywitaj się z Państwem. Dzień ładnie. Dobry. I przedstawimy Wam teraz tego wypasa. Znaczy tego. Tego też. Samochód został zarejestrowany dokładnie 20 września 2020 roku, czyli ma rok i kilka tygodni. Wtedy, rok temu, jego specyfikacja opiewała na ponad 800 tysięcy złotych. Ile teraz jest wart? Po roku niecałym 425 tysięcy. 429 dokładnie. 9. A oprócz tego brutto z fakturą, oprócz tego dorzucają Wam opony zimowe razem z kołami całymi warte 15 tysięcy złotych. Dodatkowo w Audi Select Plus macie jeszcze 1,9% tylko za ubezpieczenie OC i AC, czyli około 8 tysięcy złotych i jeszcze jakieś tam dodatkowo benefity z tym. Serwis. Serwis i jeszcze roczna gwarancja. I jeszcze nieroczna, nieroczna, bo ten model ma 5-letnią gwarancję, więc masz na niego jeszcze 4 lata gwarancji od dzisiaj albo do 100 tysięcy kilometrów. Natomiast potem jeszcze możesz o kolejne 24 miesiące ją sobie przedłużyć. I to wszystko połowę wartości stracił w ciągu roku, natomiast nie jest samochodem z polskiego rynku i to też trzeba oficjalnie powiedzieć, ponieważ Audi ma taki program, gdzie te samochody od A1 do A8 i Q7, a nawet R8 ściąga z fabryk, tudzież z własnej centrali i tym autem właśnie prawdopodobnie jeździł albo jakiś wysoko postawiony dyrektor, a może nawet sam prezes. Jak byłem dyrektorem w tym, w Estradzie, toś będzie takie numery robili. 28 tysięcy kilometrów przebiegu, połowa wartości nowego auta i tutaj stawiamy sobie z Piotrkiem razem pytanie, czy warto kupić w takim razie takie używane A8 po jakimś prezesie roczne, czy warto kupić nowe. 55 TFSI to była chyba najsłabsza odmiana benzynowa, no bo był jeszcze słabszy diesel, ale i tak miała 350 koni i oparta na 3-litrówce. Natomiast trzeba też sobie uczciwie powiedzieć, że to jest najstarsze technologicznie auto z całej niemieckiej trójcy. Tak, bo BMW wprowadziła już swój nowy model, Mercedes tak samo, 2 lata temu. Tak. A to jest poliftingowa wersja z 2021, był lift. Tak. To jest wersja poliftowa, także jest odświeżona. No, najstarszy z... Najstarszy, ale jeżeli chodzi o design, mnie ciągle ten samochód się podoba. Tutaj mamy dodatkowo jeszcze wersję, która zamiast chromów ma te wstawki black, widać to na przykład po ringach, widać to po przednim zderzaku, widać to po spliterze, tutaj nie ma chromów. Nawet obramowanie wszystkich szyb jest w tym pakiecie black i to jest chyba ten black z połyskiem. Cały czarny single frame. No tutaj to jest wszystko też lakierowane. Wszystko za dopłatą. Blisko. I to było też za dopłatą, dokładnie. Za darmo, nie ma nic dobrego! Do... Generalnie widać stylistycznie, że to jest zupełnie inne auto niż BMW i Mercedes, które są trochę świeższe. Na pewno jest najbardziej anonimowe z tych aut. Pogadaliśmy sobie o wyglądzie, bo ja się na estetyce znam. Nie znam się tak dobrze jak Ty na kwestiach technicznych. I mam do Ciebie w związku z tym pytanie, kochanieńki. Bo ja nie bardzo znam ten silnik. W sensie nie wiem, czego po nim się spodziewać, czego oczekiwać. Tutaj ma 28 tysięcy kilometrów przebiegu, natomiast na pewno Ty znasz takie egzemplarze, które przejechały znacznie więcej. Jak to się sprawuje? Generalnie silnik bezobsługowy, tutaj się nic za bardzo w tym silniku nie dzieje. Także naprawdę? Poza tym bierz to pod uwagę, że tego silnika jest bardzo mało na rynku. On jest oferowany jeszcze w A6, w Q7. Tego mało jeździ. Generalnie więcej ludzi wybierają diesla. Jeszcze gwoli ścisłości V6 TFSI to podwójne turbo, 340 koni mechanicznych i 500 newtów. Jest najwolniejsze tak naprawdę benzynowe A8, ale i tak setkę robi w 5,6 sekundy. Dobry. Czyli nie jest źle. Nie jest źle, natomiast ja ciekaw jestem, czy nie źle wygląda nadal wnętrze, bo powinno być jak nowe po przebiegu 28 tysięcy kilometrów. Natomiast różnie bywa dzisiaj z materiałami w samochodach, no ale nie sądzę, żeby po takim przebiegu było coś tutaj widać. No fotel delikatnie tutaj może na wejściu rzeczywiście jest ta skóra już tutaj, nie wiem, czy to popękana nie jest, pomarszczona trochę, ale na przykład boczek czyściutki, ta pikowana fajna skóra, którą ja bardzo lubię, no tutaj jeżeli chodzi o środek, to niczego absolutnie nie można mu zarzucić. Natomiast to, co powiem Ci ja, tej grupie Audi teraz zarzucam, to to, że to wnętrze w ogóle absolutnie niczym się nie różni od wnętrza A6,
od wnętrza Q7 po liftingu, Q8 jest po prostu 1:1. A limuzyna segmentu F moim zdaniem powinna być taka, która się wyróżnia. A jak jest, powiedz mi, z tymi ekranami? Bo często słyszy się opinię, że ten dotyk i ta haptyka w nich, a parę lat już to działa w Audi, potrafią zawieść. Potrafią się przecinać te wyświetlacze i... Przecinać czy przycinać? Przycinać. Przycinać w postaci takiej, że próbujesz włączyć, zmienić funkcję, czy aha, na klimatyzacji, czy na radiu. Potrafią się te wyświetlacze przyciąć. Podobna jest aktualizacja softu. Pytanie, jak to działa i jak na długo podziała. Ale musisz jechać do serwisu, żeby to zaktualizować, tak? Myślę, że żaden serwis poza ASO tego nie zrobi. Niemniej nie jest to mechaniczna usterka, która wpływa na to, że musisz tutaj wymieniać coś, tak? Czyli nie, bo to tylko... jest tylko sam dotyk. Okej, ale ten sam dotyk, rozumiem, się nie słyszałeś, nie miałem, żeby to się cokolwiek tutaj psuło, wypaczało i w ogóle, bo on jest ten dolny, ma taką haptykę, gdzie tak jakby ci wibracja ci odbija. Czuć. I go trzeba mocniej wcisnąć, żeby tą funkcję włączyć. Tak. Z wyposażenia mamy tutaj te lepsze fotele, które mają i masaże, i pełną regulację. Mamy tutaj wstawki z drewna, mamy no w zasadzie wszystkie, o, szklany dach nawet jest, no i z tyłu oczywiście miejsce. Natomiast niesamowite jest to, że jak ten samochód tutaj zaparkował, to mówimy, kurde, przecież to jest long. Zobacz, jaką ma wielką powierzchnię tych tylnych drzwi. Ale jak sprawdziliśmy w specce, jest to wersja krótka, bo long jest tam chyba jeszcze dodatkowe 15 cm dłuższy i zobaczcie, ile tutaj jest miejsca. Ty, ale ty żeś tam się rozsiadł w środku chyba strasznie, co? Nogi masz wyprostowane już? Kochany, ja mógłbym się zdziemnąć. Jak w Papa Mobile, przesuwaj to do przodu trochę, tak żebyś miał... No nie, tak nie będziesz jechał, no. Chcesz mi powiedzieć, że tam nie masz miejsca? Nie, no właśnie jest go w pytę, szczerze mówiąc, jak na wersję krótką. Dlatego mi się wydawało, że to jest long. No i z dodatków mamy też tutaj właśnie ten ekran, który już w wersji... Wiesz, czemu był w wersji przedliftowej wyjmowany? Pamiętasz? Bo przedlift miał przycisk i mogłeś to sobie wyjąć. Tak. Ludzie na przykład zabierali to do domu, zostawiali, wsiadali do auta i mówią, no nie mogę sterować. Więc w wersji poliftowej naprawdę zrobili taki na stałe zabudowany. I tu z tej pozycji możecie sobie sterować absolutnie wszystkim. Fotele macie na przykład, masaże mają, proszę bardzo, i prawy, i lewy. Oprócz tego, że macie sterowanie tutaj z tego panelu w naszej wersji, to jeszcze możecie sobie na przykład rozłożyć w ten sposób fotelik do bardziej pochylonej pozycji, natomiast rzeczywiście nie jest to wersja long, bo w longu to masz jeszcze podłokietnik w twoim tym, że ja sobie mógłbym leżeć i mieć wyprostowane nogi. No i jak tak go sobie opuściłem do komfortowej pozycji, to ja już nie mam tutaj za dużo miejsca. Ale ja mam jeszcze sporo z przodu. No to weź się przesuwaj. A co ja teraz steruję z dachem? Co tu się dzieje? Tak, o kurde, to przepraszam bardzo, ja nawet nie wiedziałem, ale ja z mojej pozycji mogę otwieranym dachem sterować. No w końcu auto dla prezesa. To robiliśmy nawet nowy test tego samochodu. I powiem wam, że ja o tym nie miałem pojęcia. Dobre! No, że roletkami to wiadomo. O, nawet tutaj tą mogę sobie sterować, zasłonić. No i roletkami w bocznych szybach, proszę, zjeżdżają w dół. No jest taka naprawdę dobrze dopasiona wersja. Nie dziwię się, że kosztowała 800 jako nowa, natomiast jestem zdziwiony, że można takie auto kupić za 400 tysięcy złotych, czyli za połowę wartości. W dodatku, w tym Audi Select Plus jest tak, że zanim ten samochód trafi do sprzedaży, to sprawdza się w nim chyba 117 różnych punktów, łącznie z wycieraczkami, czy nie są uszkodzone, po to, żeby mógł w ogóle trafić do tego programu. Tam też są ograniczenia takie, że samochód nie może być starszy niż 7 lat, jeżeli dobrze pamiętam, i nie może mieć więcej niż 150 tysięcy kilometrów przebiegu, bo wtedy by to po prostu nie miało sensu. Plus kupowania takiego samochodu, moim zdaniem, jest jeszcze zupełnie inny. Wiesz jaki? Ile nie, się czeka dzisiaj na A8-kę? No minimum, myślę, że rok. Tak, tylko z drugiej strony ludzie lubią sobie wyspecyfikować swój kolor, swoją tapicerkę, swoje inkrustacje, ale z drugiej, jeżeli jesteś gotowy na to, żeby wziąć to, co stoi, to przychodzisz w poniedziałek i w poniedziałek tym samochodem wyjeżdżasz. Finansowanie masz dokładnie takie, jak w przypadku nowego samochodu, bo bierzesz na niego sobie po prostu leasing. Ta rata leasingowa jest dwukrotnie niższa, niższa wpłata własna, tańsze ubezpieczenie, plusów jest mnóstwo, gwarancje nadal masz na samochód. Mało tego, nawet gdyby on nie miał gwarancji, bo byłby na przykład 5-letnim samochodem, to możesz i tak możesz... dokupić. Ale też możesz wziąć leasing i też możesz wziąć kredyt i jeszcze nadal masz 12 miesięcy gwarancji, bo jak kupujesz w Audi Select Plus, to masz gwarancję roczną. I dlatego, bo piszecie, że czemu nie bierzemy samochodów, nie wiem, kurna, z komisu byle jakiego. Bo wychodzimy z założenia, że przy drogich autach czasami lepiej jest zapłacić 5 czy 10% więcej, ale mieć problem z głowy. Po pierwsze, problem z weryfikacją historii auta, prawdziwości przebiegu, wypadkowości, wielu kwestii, a po drugie mieć dostęp do leasingu, do tej gwarancji, do serwisu i do innych usług. No bagażnika to jest tu kawałek. Sporo, jak na limuzynę. 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 Ile litrów? Sprawdzam twoją wiedzę techniczną, czy znasz nie tylko się na liczbach, jeżeli chodzi o silnik? O, zobacz.
Mówiłem, że 403, a nie, ja mówiłem, ty mówiłeś 425, ja mówiłem 429, a zaraz sprawdzę, ile kosztuje mój drogi... 434. 4. No, ale nie martwcie się, my powiedzieliśmy właściwą liczbę, ponieważ dla Was z kodem KAROSERIA jest 5000 zł rabatu i macie go, no nawet 5900 zróbmy, i macie go za 429 tysięcy. Czytam, co ma. Felgi aluminiowe, sprawdzaj. Są? Czujniki parkowania. Są. Klimatyzacja automatyczna. Jest. MMI, ogrzewanie, fotele przednie, sportowe, wielofunkcyjna kierownica. Dobra, to takie tam podstawowe rzeczy. Mchew niestety. I mchewy robiono też przedliftowe, ale dosłownie rok po wprowadzeniu samochodu na rynek. Przez pierwszy rok to dopracowywano. Widzisz, ile się naumiałem, a ty nie znasz pojemności bagażnika. Takie rzeczy można sobie w Google sprawdzić. Fajny bajerek, dociągnęły nas pasy. Nie wiem, czy poczułeś? Tak, zrobiły to tak gentle, że nawet nie poczułem. Delikutaśnie. Bardzo. Bardzo. A ja sobie, wiesz, co zrobię od razu? O, ja sobie włączę wypoczynek, gdyż jadę teraz na fotelu pasażera. Uwielbiam to, bo to jest takie luksusowe jak bransoletki do drogich zegarków. Taka plecioneczka. Tak. I naprawdę to jest bardzo przyjemne w dotyku i fajne. Generalnie estetycznie mi się podoba, nie wiem jak tobie, bo jest minimalizm pewien zachowany. Ja lubię minimalizm, nie lubię tego przerostu formy nad treścią, jaka jest w Mercedesie. Dużo światełek, dużo wszystkiego, tu przynajmniej jest to wszystko spójne. Tam jest za dużo tego według mnie. No, a tutaj jest to wszystko spójne. No, i generalnie lubię sposób, w jaki jeżdżą w ogóle limuzyny segmentu F. A powiedz mi, bo nowe te D5, bo to jest oznaczenie D5 piątej generacji, jeszcze jest stosunkowo rzadko widywane u nas. U nas bardzo popularne są te limuzyny segmentu F, ale które już zeszły, bo one są z rynku, bo są stosunkowo tanie, czyli tak jakby poprzednie generacje. D4. Czyli D4. Zgadza się. Silnikowo była podobna. Tak, bo tutaj występowały podobne silniki. Też mieliśmy diesle, mieliśmy 3-litrowego diesla, mieliśmy 4-litrowego diesla, mieliśmy też 4.2 diesla. I benzyny, 3-litrowa, 4-litrowa benzyna. I co w tych samochodach z perspektywy czasu, czyli w tamtej poprzedniej generacji, było takim najbardziej newralgicznym punktem, jeżeli chodzi o kwestie mechaniczne? W tamtych samochodach, czyli w poprzednich generacjach, no, częstym przypadkiem, jeżeli chodzi o zawieszenie, no to były miechy, no to one tam, tak jak mówię, rozmawialiśmy wcześniej, w tej pneumatyce, tak? Potrafią, ta pneumatyka potrafi być czasami uciążliwa. Ale w sensie natomiast one się rozszczelniają? Tak, układ się rozszczelnia po prostu i auto opada, wisi któraś strona, no czy da się jechać tym, dojechać do serwisu, no ale wiesz, nie chciałbym pewnie jechać takim samochodem, wiesz, po drogach, tylko wezłbym pewnie lawetę i odprowadził do serwisu. A jak drogie są naprawy? Koszt takiego miecha to jest około 10, 11, 12 tysięcy, zależnie od rocznika. No niestety. Ale w ASO? W ASO. A w takim razie, no bo to skoro to jest taki usterkowy element, no to rozumiem, że warto właśnie kupić w ASO, bo zamienników pewnie nie ma, nie? Czy są? Są firmy, które to regenerują na rynku, natomiast nie wiem, jak to z trwałością takiego. Wiadomo, że jak masz oryginalną część, jeżeli chodzi o pneumatykę, no to przejeździ ci, przypuszczam, że tyle samo, co przejeździła ta część w tym samochodzie. Czyli myślę, że zrobisz ją jakieś kolejne 150 tysięcy kilometrów. Nie wiadomo, jak część regenerowana bądź zamiennikowa, jeżeli chodzi o pneumatykę. No ale stary, no ale to 4 miechy to jest 40 koła ponad plus robota. Zgadza się. No dobra, bo rozumiem, że no używane to też bym nie zaryzykował kupna, bo może być dokładnie ta sama historia. Kupisz albo przejeździsz jeszcze 10-20 tysięcy złotych i też będzie rozstrzelione. Nie wiesz, co kupisz. Unikać, rozumiem, takich samochodów z rynku wtórnego, której tej części nie mają sprawdzonej. Myślę, że tak. Warto te zawieszenie dobrze obejrzeć. Najlepiej pojechać do jakiegoś warsztatu specjalizującego się w naprawie grupy WAG. Audi to za Ciebie robią, bo teraz Ci przeczytam, to jest taka lista 117 punktów kontrolna, które sprawdzają, zanim w ogóle do Audi Select Plus trafi taki samochód. I tutaj znalazłem też pewne śmieszne rzeczy, mianowicie wyobraź sobie, że sprawdzają w tych 117 punktach czystość pojazdu. I wypolerowany z zewnątrz, łącznie z podwoziem i komorą silnika. Polerują komorę silnika, człowieku. Takie rzeczy tu się tutaj dzieją w Audi Select Plus. Ale jeżeli chodzi o na przykład silnik, no to zobacz. Szczelność silnika
wszystkie rurki, przewody paliwowe, odpowiedni poziom oleju, to wiadomo, poziom oleju hydraulicznego, czyli jak rozumiem, tu też chodzi o pneumatykę, tak? Nie, no pneumatyka, jak sama nazwa, no jest... powietrze. To jest powietrze. Tutaj no, hydraulikę, ale... tutaj układ wspomagania jest elektryczny. Czasami w tych D4-kach zdarzały się w poprzednich wersjach, że te to wspomaganie potrafiło, że tak powiem, się odzywać. No w tych egzemplarzach jeszcze się nie spotkałem, żeby coś się działo ze wspomaganiem. System start-stop, czy jest w dobrym stanie? Czy sprawdzono wymagany poziom napełnienia AdBlue? Czy jest szczelny układ chłodzenia? Czy prawidłowo działa zamknięcie i blokada schowka w desce rozdzielczej? Działa. Dobrze sprawdzili. 28 tysięcy przebiegu i ciągle działa schowek przed pasażerem. Brawo Audi! Świetna robota! A jeżeli chodzi o skrzynię biegów? Tutaj? Mamy tutaj Tiptronika, jest to fajna skrzynia. Automat po prostu klasyczny. Zwykły klasyczny automat. Ośmiobiegowy on jest? Tak, ośmiobiegowy. Tutaj już nie powinno być też żadnych problemów z tą skrzynią biegów. Wymiana oleju? Audi oczywiście nie mówi o wymianie oleju, ale te 80 tysięcy myślę, że można wymienić olej. Warto to robić? Warto, oczywiście, że tak, bo to zmienia żywotność tej skrzyni biegów. Okej, a praca działania też może nie tyle poprawić, co spowoduje, że ta praca będzie bez zarzutu przez większy czas? Powinno tak być. Każda skrzynia się adaptuje do jazdy kierowcy, do stylu jazdy kierowcy i czasami ta skrzynia może przy wyższych przebiegach podszarpywać bądź dawać już jakieś oznaki zużycia. Można wtedy spróbować zrobić softa bądź taką adaptację. Po większych przebiegach w przypadku nowoczesnego takiego auta? No, mówimy tu o przebiegach około 100 tysięcy km. To już jest duży przebieg? No jak dla skrzyni, w której nie był wymieniany olej, jak najbardziej. Okej, okay. Czyli rozumiem, jeżeli jest wymiana oleju, to nie ma czym się martwić, natomiast jeżeli nie przeprowadzaliśmy, to po 100 tysiącach warto adaptację skrzyni przeprowadzić. Warto. Bo ona się poukłada wtedy, tak? Tak. Ona się kolejny raz po prostu wyuczy do stylu jazdy. Wiadomo, że każde elementy w skrzyni biegów też się zużywają, sprzęgła i tak dalej, więc to po prostu taka adaptacja na pewno pomoże, nie zaszkodzi, a na pewno pomoże takiej skrzyni. A co z elektroniką w takich autach? Bo wszyscy mówimy ekrany, dużo tej elektroniki. No tu silniczki elektryczne nawet masz w tym, tak? Bo sterują i natężeniem, i sterują zamykaniem tych nawiewów. Więc... psują się takie rzeczy? Wszystko pięknie, natomiast to są tak proste po prostu układy, które się nie psują. Tak, to już, wiesz, Audi to stosuje już kilka ładnych lat, więc to nie jest tak, że coś wprowadzili nowego, a to są dosyć rzadkie tematy, żeby się coś takiego popsuło. Czyli... bardziej tutaj, jeżeli chodzi o te ekrany, mogą się przywiesić coś takiego, natomiast takie silniczki, wiesz, to są na pewno jakieś tam sporadyczne przypadki, które mogą się gdzieś tam odezwać, natomiast nie uważam, żeby to była jakaś taka bolączka tego modelu, że na pewno się to ma popsuć. Okej. Mamy tak, silnik mamy, który nie powinien rodzić problemów na łańcuchu, a nie na pasku, więc jego eksploatacja też nie będzie jakoś wybitnie uciążliwa i droga. Wymieniamy olej regularnie, filtry i w zasadzie tyle. Skrzynia biegów, o ile wymieniamy olej, też nie jest problematyczna. Największy problem ewentualnie w przyszłości, a nie przy przebiegu tych 28 tysięcy km, tylko gdzieś tam powyżej 200, który może się pojawić, to rozumiem zawieszenie, może czyli być, ta pneumatyka. Może być problem pneumatyki, chociaż niekoniecznie to musi się akurat każdego egzemplarza tyczyć, bo jeżeli auto będzie jeździło po jakichś tam w miarę normalnych drogach, czyli nie będzie gdzieś tam wjeżdżało gdzieś na jakieś polne drogi, nie będzie tam jakiegoś błota i tak dalej, to no wiadomo, że... Dłużej zachowa swoją trwałość. A właśnie jest taki jakiś punkt w tej pneumatyce, że ją powinno się sprawdzać co jakiś czas i dzięki temu, że ją sprawdzasz albo serwisujesz, to potem będzie mniejszy problem z tym, że ona się gdzieś tam rozstrzeli na tych miechach? Można sprawdzić sam stan gumy przy przeglądzie, tak? Czyli teraz pytanie, czy to Audi Select Plus sprawdziło stan gumy. No zakładam, że tak, skoro mają w tej rozpisce 117 punktów zawieszenie, no to mniemam, że sprawdzili dokładnie zawias. Trzeba byłoby to zobaczyć, taką gumę, czy ona nie jest tam jakoś poparciała i wtedy po prostu ubiec uszkodzenia i wymienić ten dany element. A czyli to można wymienić, tak? No, wymienić to po prostu na cały. Okej. Okay. Tak? Mówię tutaj po prostu o wymianie miecha na drugi, ewentualnie. Czyli ten za 11 koła. No. A samej gumy, rozumiem, nie wymienisz, tylko musisz wymienić całość. W starszych modelach były, teraz pytanie, czy do tego modelu zrobili. Przypuszczam, że pewnie nie, dopiero pewnie się pojawi za jakiś czas. Nie ma dramatu z tym spalaniem. 8,6, średnia 115?
Świetne. 340 koni. To teraz, kochanieńki, sprawdzimy, ile my we trzech na pokładzie będziemy mieli. Ja, ty plus silny. To jest tak, ja 90 kg, ty 120. Tamten. Ile? Uj, ty zera. A długo zmiany przełożeń trwają. Przeciąga te biegi, prawda? Przeciąga biegi. No ale to klasyczny automat, nie dwusprzęgłówka. 6,19. 6,2. Weź no to poprawca. Drugi fajnie wchodzi. Trzeci takie jest przeciągnięcie. 6,45. Lepiej nie będzie. 6,45. No ale z drugiej strony, czego więcej potrzebujesz w codziennym użytkowaniu? Natomiast powiem ci tak. Bardziej mi do charakteru auta tego pasuje naprawdę nawet brzmienie diesla 6 czy 8 cylindrowego. Myślę, że tak. Chociaż generalnie tutaj praca tego silnika nie jest jakoś tam zbyt głośna. Nie, on pracuje ładnie. Taki jest nijaki ten dźwięk. No 8 cylindrówka to wiadomo zawsze, że bulgocze, tak? Przyjemnie. Niemniej i tak uważam, że tego typu samochody nie są do takiej jazdy. Nimi przyjemnie jest wskoczyć na autostradę. Pakę 80 w Niemczech sobie lecisz i masz święty spokój. Ciszę, jak makiem zasiał, komfortowo, fajna, idealnie fajna wybuszone. Muzyczka relaksacyjna, tak jest, masażyk na plecach i sobie lecisz. Nie tak. Ścigasz się tym autem ze świateł. Nie, w ogóle. Powiem ci tak, jak ktoś kupuje taki samochód, kasiasty, bo to najczęściej trafia do prezesów na przykład, którzy nawet lubią sobie posiedzieć za kierownicą, niekoniecznie tam z tyłu, bo jak ktoś z tyłu głównie jeździ, to bierze L-kę. To rozumiem wydanie tych 800, 900, a nawet miliona złotych w momencie, kiedy masz możliwość wyspecyfikowania sobie tego samochodu, zamówienia takiej skóry, jak lubisz, takich przeszyć, takiego lakieru, felg. Po prostu robisz sobie swoje ukochane auto na kolejne kilka lat. No ale musisz na nie czekać. Rok, półtora, dwa lata, różnie to bywa. Natomiast rozumiem też, i to jest fajnie, że masz taki wybór. Bo albo bierzesz taki samochód, go specyfikujesz i płacisz 800 koła, albo bierzesz to, czym jedziemy teraz, za połowę ceny de facto nowego auta. Nie marudzisz. Z konfiguracją. Tylko bierzesz. Ale kurde, masz auto, za które rata jest połowę niższa, wpłata własna, tak jak mówiłem, połowę niższa, które nadal ma gwarancję, które ma przebieg żaden, bo on pewnie już jest, wiesz, też po serwisie drugim olejowym albo coś. Ubezpieczenie takiego, też jest niższe. 29 tysięcy, już nie 28. Bardziej by miał dylemat inny. Jaki? Kupić A6, czy kupić to w podobnej cenie. Bo chcesz na przykład A6 z 3-litrowym silnikiem, bo lubisz V6. I w dieslu, jak weźmiesz taką A6, to ona dzisiaj też dojdziesz do 400. I tu bym miał poważny dylemat. To, czy Audi A6? Tak, tylko ty porównujesz w tym momencie auto nowe, salonowe Audi A6, dopasowane pod twoją specyfikację. Tak, skonfigurowane pode mnie. A tu mamy auto roczne używane z niedużym przebiegiem, z gwarancją, czyli to samo, co byś miał przy nowym. Ale zmienia ci się segment samochodu. No zmienia mi się segment. Czyli ja aspiruję do klasy wyżej, jak zawsze. Ja aspiruję wyżej. Ja bym wolał chyba tą 8, dlatego że myślę, że przez pierwsze, jeżeli ona straciła połowę, to myślę, że z kolejnym rokiem już nie będzie traciła tak wartości, jak straciła to w pierwszym roku. Najwięcej straciła wyjeżdżając z salonu, mówiąc krótko. Każdy samochód, którym wyjeżdżasz z salonu, trzaskasz drzwiami, no już tracisz na tym aucie. No ale najwięcej jednak w tym segmencie. Niestety. Niemniej, jakbyśmy go znowu mieli punktowo ocenić, no to silnik super, skrzynia spoko, newralgiczny punkt to zawieszenie, ale tak jak powiedzieliśmy, pneumatyka po wielu, wielu latach i po przebiegu powyżej 200 tysięcy kilometrów dopiero warto się temu przyjrzeć. No komfort jaki jest, taki widzimy. Ile dajesz mu w tej 10-stopniowej skali? Myślę, że tutaj bym dał spokojnie 9. A ja znowu punkt mniej, czyli 8. A dlaczego? O ile w Passacie pamiętasz, co powiedziałem, że jedyne, co mi nie pasuje tam, to jest diesel, wolałbym benzynę, to tu jest dokładnie odwrotnie. To jest nieprawdopodobne. Wchodzisz w segment premium, w segment wyższy samochodu, ale kurde, takim autem chce się tak jechać, że fajnie byłoby móc przejechać 1000 km
nie musząc zajeżdżać na stację benzynową, bo w realnym, codziennym użytkowaniu diesel będzie z 5 litrów, no na pewno 3-4 litry mniej palił niż to. Myślę, że nie będzie palił 12, jak nam teraz to pokazuje, tylko no, ale zrobiliśmy te przyspieszenia. Spali nam jakieś 8, 7, no, no 7 średnio. To może nie, ale może w trasie by nam spalił 7. Myślę, że 7 w trasie, a ten jednak w te 10-11 tak średnio będzie palił, więc dlatego wolałbym diesla, a umówmy się, jak jedziesz tym samochodem, to w ogóle tego silnika tutaj nie słyszysz i masz głęboko nie. W pompce, co tam z przodu pracuje. Czy to są bociany, czy to są konie mechaniczne, tak jak w tym wypadku. I elastyczność, podejrzewam też tego diesla, na papierze on jest troszkę wolniejszy, tam o pół sekundy, czy tam 0,3, czy 0,4. Ale natomiast elastyczność, przy tym jak dotykasz tego pedału gazu, też jest w dieslu trochę inna. Zgadza się. Moment obrotowy w dieslu, który był troszeczkę w innym zakresie i jest to bardziej przyjemna praca. Czyli A8 w benzynie średnio dostaje od Bąka i od Adamczyka 8,5 punktu na 10. Tak? Tak.